nasze niesamowite zmysły. Wzrok. Choć oczy nieustannie pozwalają nam widzieć, nie tylko zmysł wzroku zamienia fale świetlne w obrazy. Układ wzrokowy stale przetwarza rzeczywistość. Przy urodzeniu jest on niedoskonały i długo się rozwija. Oko jest też swoistym miernikiem naszego dobrego samopoczucia. Musimy jednak uważać, światło bywa nam wrogie. Naukowcy porównują oko do okna mózgu. Kiedy się otwiera, mobilizuje 25% naszych zdolności umysłowych. Umie błyskawicznie rozróżniać twarze, a dwoje daje nam 120-stopniowy kąt widzenia. To cudowne osiągnięcie wciąż trwającej ewolucji. Spoglądając w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pod okiem specjalistów, badaczy i innowatorów, odkryjemy ten potężny zmysł. Dziś można odzyskać utracony wzrok. Nadchodzi naukowa i technologiczna rewolucja, która da niewidomym nowy rodzaj widzenia. W Paryżu profesor Riyad Ben Osman i jego zespół Spixium Vision pracują nad prototypem bionicznego oka. Jest to szybka kamera wbudowana w te gogle. Sfilmowany obraz przekazują elektrody wszczepione pod gałką oczną. Dzięki temu bionicznemu systemowi mózg pacjenta będzie otrzymywał sygnały świetlne, noszące miano fotyzmu, przetwarzając informacje wizualne. Ludzie mówią, że nie są to precyzyjne informacje, lecz plamy, rodzaj kręgu, który stopniowo tworzy połączenie między nowym widzeniem a pamięcią obiektów widzianych w przeszłości, co pozwala na ich rozpoznawanie. Dzieli nas wiele od poziomu biologii, która jest znacznie bardziej złożona. Próba jej odtworzenia czy zastąpienia nadal jest skomplikowana. Choć ta technika jest nadal niedoskonała, francusko-amerykańskie bioniczne oko bardzo pomaga ludziom, którzy stracili wzrok. Taki przypadek miał miejsce w Bordeaux. Pół roku po wszczepieniu protezy Argus II Jacqueline wykonuje ćwiczenia w ramach rehabilitacji z ortoptykiem. Otrzymuje pani informacje? Świetnie. Rozpoznała pani czarny telefon na czarnym tle. Miniaturowa kamera w okularach wysyła sygnał do 60 elektrod wszczepionych pod gałką oczną. Ta sztuczna siatkówka powiązana z nerwem wzrokowym przekazuje sygnały, które Jacqueline musi nauczyć się interpretować. Razem z przedmiotem pojawia się światło, jasne rozbłyski. Czasem jest to linia albo punkty. Podczas każdej sesji je dostrajam. Interpretuję pojawiające się przede mną kształty. Rozpoznawanie czarnego telefonu na czarnym tle zaskakuje kogoś, kto jeszcze niedawno niczego nie widział. Zauważanie monety robi wrażenie, a jednak nie stwarza problemu. Z
Za kilka miesięcy Jacqueline nie będzie potrzebowała pomocy. Będzie poruszać się, widząc wokół siebie kontury. Jak tysiące ludzi na świecie odzyska wzrok dzięki bionicznemu oku. Kiedy wzrok działa sprawnie, a oczy ze sobą współpracują, postrzegamy odległości dzięki światłu. Nasza relacja z rzeczywistością zależy od organu mającego 2,5 cm średnicy. Jest najmniejszy z tych, które służą zmysłom, choć przekazuje informacje z szybkością 1/1000 sekundy. Zanim informacja niesiona przez światło dotrze do mózgu, musi ono zostać uchwycone, przetworzone i zakodowane. Wyruszamy w podróż drogami wzrokowymi, które można porównać do działania kamery. Światło wpada do oka przez rogówkę. Aby uniknąć jego oślepiającego działania i by widzieć w ciemności, tęczówka działa jak przesłona. Tak uregulowane światło przechodzi przez soczewkę oka. Wyposażona w mięśnie pozwala oku na skupienie, co podobnie odbywa się w aparacie fotograficznym. Światło obrazu skupia się w dnie oka na siatkówce. Ten rodzaj superczułej błony fotograficznej składa się z receptorów wzroku. Intensywność światła odbiera 130 milionów pręcików siatkówki. Odpowiedzialnych za odbieranie koloru czopków jest zaledwie 6 milionów. To wyjaśnia utratę postrzegania kolorów w słabym świetle. Pręciki i czopki generują impulsy nerwowe przekazywane przez nerw wzrokowy do kory wzrokowej. Poza miniaturyzacją, oko jest jedynym organem z przejrzystą tkanką. Finezja zmysłu wzroku jest rezultatem długotrwałej ewolucji. By określić, kiedy pierwsze komórki stały się wrażliwe na światło, udamy się do Bristolu w Anglii, gdzie naukowcy badają początki życia na Ziemi. W badaniach obejmujących setki milionów lat genetyk Dawid Pisani przygląda się zaskakującym układom wzrokowym, które jednak są przodkami naszego oka. This is a fossil. It lived about 450 million years ago. Ten skamieniały organizm żył 450 milionów lat temu. Tu widać jego oczy. Przypominają oczy muchy. Każdy z tych okręgów jest osobną soczewką. To jedne z najpiękniejszych skamieniałych narządów wzroku zwierzęcia. Jest spokrewnione z tym, które teraz badamy. By dowiedzieć się, jak powstał nasz wzrok, trzeba określić, jak komórki zyskały wrażliwość na światło. Genetyczne poszukiwania skupiają się na opsynach, które zwiększają wrażliwość oka na światło. Pisani porównuje budowę opsyn występujących u człowieka i u pradawnych organizmów. Dowodzi, że opsyny w naszych oczach genetycznie wywodzą się od tej samej cząsteczki, która dała początek rozwijającym się uglonów, korali i meduz, choć odkrył także mutacje. W toku ewolucji zaszła poprawa w sposobie, w jaki widzimy. Odkryliśmy na przykład, że zdolność do widzenia w nocy rozwinęła się jako ostatnia.
5 milionów lat temu nasz wspólny przodek był aktywny za dnia, a w nocy był praktycznie ślepy, ale w pewnym momencie zaczął także działać w nocy. Dlaczego? Prawdopodobnie pojawił się agresywny drapieżnik, który zmusił go do zmiany sposobu życia i rozpoczął nocną aktywność. Nie wiemy tego dokładnie, ale musiała zajść gwałtowna zmiana, która zmusiła go do przejścia od aktywności dziennej do nocnej. Choć zdolność adaptacji do silnego i słabego światła była niezbędna do przetrwania, ważną rolę odegrało poszerzenie pola widzenia. Odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło, szukają dwaj naukowcy z Muzeum Prehistorii w normandzkim mieście Rennes. Przez niespełna dwa lata okulista Eric Denion i anatom Martin Hittier przebadali ponad 100 czaszek, mających od 20 tysięcy do aż 300 tysięcy lat. Odkryli, że od stadium Neandertalczyka do Homo sapiens pole widzenia obojga oczu pozostawało stałe i wynosiło 120 stopni. Aparatura laserowa wykazała jednak ważne zmiany w budowie oczodołów. Powiększenie w kierunku boków u dzisiejszych ludzi. Nasze badania wykazały, że tutaj, w czaszce współczesnego człowieka, część wewnętrzna jest skierowana na wprost. Taka budowa oczodołów, przypisywana drapieżnikom, pozwala na ocenę odległości. Ale to boczne otwarcie zapobiega zawężeniu widzenia peryferyjnego przy patrzeniu w innym kierunku. Oczodoły powiększone po bokach sprawiają, że kąt widzenia pojedynczego oka wynosi 90 stopni. By ocenić wynikające z tego korzyści, Martin Hittier zbadał najbliższych krewnych człowieka, ssaki naczelne. Druga część jego studiów anatomicznych odbywa się w szkole medycznej w Caen. Modelowanie 3D wskazuje na jeszcze głębsze różnice i stawia kolejne pytania o ewolucję pola widzenia człowieka. Podczas porównywania modeli 3D rzuca się w oczy różnica między człowiekiem a innymi naczelnymi, na przykład naszym najbliższym kuzynem, szympansem. Ich oczodoły są zamknięte po bokach, a u człowieka znacznie szersze. Sądzimy, że wynika to z selekcji naturalnej i adaptacji. Małpom, takim jak szympansy, przydają się mniejsze oczodoły, bo chronią oczy przy przemieszczaniu się wśród gałęzi. Gdy pojawił się człowiek, przestrzeń jego środowiska była otwarta, co czyniło wartościowszym szersze pole widzenia, pozwalające zauważyć drapieżnika i przeżyć. Selekcja naturalna przyspieszyła poszerzenie pola widzenia. Sélection naturelle qui favorise en fait l'ouverture du champ visuel. Choć badania anatomiczne wykazują oczywisty sposób, w jaki aparat wzrokowy przystosowywał się do naszego życia, najnowsze badania wykazały, że ludzkie oczy przeszły zaskakującą i nagłą mutację genetyczną. Stąd wzięła się niebieska tęczówka, która od zawsze fascynowała naukowców. Źródło tej anomalii właściwej 2% populacji świata pozostaje zagadką.
Na Uniwersytecie Kopenhaskim genetyk Jesper Thorvald Trolsen wyizolował zmutowany gen identyczny u 800 niebieskookich osób od Danii po Bliski Wschód. Mając te wyniki, postanowił sprawdzić, gdzie i kiedy pojawił się po raz pierwszy. Brązowe oczy są cechą dominującą. Człowiek oryginalnie miał brązowe oczy. Niebieskie pojawiły się później. Większość niebieskookich osób pochodzi od tego samego przodka, ponieważ znajdujemy u nich tę samą mutację. Możemy przeanalizować i obliczyć, kiedy się pojawiła. Sądzimy, że stało się to w okresie od 6 tysięcy do 10 tysięcy lat temu w rejonie Morza Czarnego. Łatwo zrozumieć tę genetyczną przemianę dzięki badaniu tęczówki, w której pewien szczególny gen produkuje melaninę. Podobnie jak w skórze, melanina nadaje tęczówce brązowy kolor, który chroni ją przed promieniami słonecznymi. Mutacja spowodowała spadek produkcji melaniny w górnej części tęczówki, co dało niebieski kolor. Na szczęście produkcja melaniny w głębi oka pozostała taka sama i nadal chroniła oko przed słońcem. Wyjaśnienie, jak mutacja ta rozpowszechniła się w neolicie, sprowadza się do prostej hipotezy. Żeby cecha genetyczna stała się częsta, potrzebuje dwóch rzeczy. Mutacja musi dawać korzyści, albo grupa ludzi musi się przenieść na niezamieszkany obszar. Wtedy taki gen staje się powszechny w danym obszarze. W przypadku niebieskich oczu ludy z nad Morza Czarnego po epoce lodowcowej migrowały do północnej Europy. W obrębie tej ludności ludzie mieli niebieskie oczy. Ta mutacja genetyczna stała się często spotykana, bo zbiorowości te zaludniły te obszary. Obecnie 70% niebieskookich osób nadal mieszka w północno-zachodniej Europie. Ich dalecy przodkowie przywędrowali z odizolowanego, słabo zaludnionego Kaukazu. Cecha recesywna przetrwała w wyniku braku kontaktu z brązowookimi osobnikami. Jeśli tylko jedno z rodziców ma niebieskie oczy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że oczy dziecka będą brązowe. Ostateczna barwa oczu ujawnia się w 6. miesiącu życia. Pełne możliwości wzroku człowiek uzyskuje znacznie później. Baby Lab we francuskim Grenoble prowadzi badania nad rozwojem wzroku dzieci od urodzenia do 3. roku życia. Neuropsycholog David Murray bada bodźce i ruchy dziecięcych oczu. Ostrość wzroku jest przy urodzeniu stosunkowo słaba. W 3. dniu życia dziecko nie widzi wyraźnie przedmiotów dalszych niż 30 cm. To jakby patrzeć przez filtr zacierający kontury. Ale pod wpływem obrazów system szybko się dostraja, a dziecko widzi coraz więcej szczegółów. Kiedy dziecko nabiera niezależności, jego wzrok rozwija się w miarę poznawania świata. Kiedy ma rok, jego krótkowzroczność ustępuje i rozpoznaje osoby z odległości 3, a później 6 metrów. Coraz bardziej interesują je małe przedmioty. Wzrok rozwija się powoli, lecz pewnie. W obrębie siatkówki zwiększa się liczba receptorów. Polepsza się zdolność akomodacji, czyli zmiany kształtu soczewki oka. Badania dowodzą, że w 4. miesiącu życia dziecko rozróżnia kolory tak dobrze jak dorosły. Teraz z
Stoją przed nim otworem nowe pola zainteresowań, tworzy własną kulturę wizualną i nadrabia stracony czas. Choć w trzecim miesiącu życia wzrok dziecka jest jeszcze słabo rozwinięty, interesuje się tymi samymi częściami obrazu co dorosły. Zdjęcie papug w taki sam sposób przyciąga wzrok 3-miesięcznego dziecka i dorosłego. Różnica pojawia się, gdy obraz jest mniej oczywisty. Wprawa obejmuje także naukę patrzenia na rzeczy. Patrzeć znaczy wiedzieć. Musimy się tego nauczyć. Pomaga nam doświadczenie. Elementem rozwoju wzroku jest praktyka, w ramach której mózg rozszyfrowuje i interpretuje sygnały wizualne. Narząd wzroku osiąga pełną dojrzałość około 12 roku życia i czyni nas mistrzami rozpoznawania twarzy. Centrum Badań nad Mózgiem i Postrzeganiem w Tuluzie traktuje się te kwestie bardzo poważnie. 180-stopniowy ekran, encefalograf i śledzenie wzroku to nie jedyne narzędzia, dzięki którym neurobiolog Emmanuel Barbeau bada aktywność wzrokową i mózgową z dokładnością do tysięcznej części sekundy. Wychwycenie twarzy w tle zabiera 50 milisekund. Dzieląc sekundę na 20 części, zyskujemy pojęcie, jak szybko mózg je rozpoznaje. Żeby ta funkcja działała w naszym mózgu prawidłowo, mamy efektywny system identyfikacji takich bodźców, szczegółowo dostosowany do twarzy. Wszyscy posiadamy tę zdolność. Możemy się o tym przekonać, patrząc teraz na ekran. Podobny test, ale w kolorze wskazuje, że nasz mózg może zwiększyć szybkość rozpoznawania twarzy. W codziennym życiu testujemy rozpoznawanie twarzy, próbując odnaleźć kogoś na zatłoczonym dworcu. Impulsy nerwowe z narządu wzroku docierają do kory wzrokowej, gdzie obraz jest rekonstruowany i klasyfikowany w obszarze poświęconym pamięci. W ciągu kilku milisekund system ten rozpoznaje twarz jako znaną lub nie. Gdy jest znana, łączy ją z imieniem i kontekstem, w jakim była wcześniej widziana. Nasz układ wzrokowy trafnie i automatycznie rozpoznaje twarze. Zawsze aktywuje się w określony sposób. Widać to na tym przykładzie. To zjawisko nosi nazwę pareidolii i jest skłonnością do widzenia twarzy nawet tam, gdzie ich nie ma, na przykład w tej umywalce. Nasz układ wzrokowy jest czasem przesadnie wyczulony na twarze. Optymizuje i parfois suroptymizuje, pour détecter les visages. By interpretować i porządkować to, co widzi oko, układ wzrokowy zużywa 25% możliwości kory mózgowej, czyli ponad milion neuronów. Dla porównania, przetwarzaniu bodźców czuciowych służy 8%, a słuchowych 3%. Dzieje się tak dlatego, że chociaż to oko zbiera informacje, widzi mózg. Kiedy swobodnie patrzymy na obraz, skupiamy wzrok 3-4 razy na sekundę. Chodzi o wskazanie obszarów, które przykuwają nasz wzrok. Później staramy się dowiedzieć, dlaczego interesują one nasze oko. I ensuite on va essayer d'aller comprendre pourquoi ces régions particulières ont attiré l'œil.
W jednostce badawczej Gipsa Lab w Grenoble Nathalie Guyade i Alain Chauvin sprawdzają, w jaki sposób oko kieruje i określa z góry nasze widzenie. Za pomocą testów sprawdzają, na czym skupiamy wzrok. To pozwala im wyciągnąć wnioski na temat odruchów podczas patrzenia. W przypadku większości obrazów patrzymy tylko na niewielką część, mniej niż 10%. To dotyczy większości z nas. Człowiek patrzy najpierw w środek, żeby uzyskać ogólny obraz, później bada, co jest na obrazku. Zauważamy kontrasty i kolory różniące się od otoczenia. Co ciekawe, oko zauważa najszybciej kontrast, kolor i ruch. Choć nasz wzrok jest wysoko wyspecjalizowany, ma pewne niedostatki. W dnie oka, gdzie powstaje obraz, za jego doskonałą ostrość odpowiada bardzo mały obszar. Dołek środkowy siatkówki, składający się głównie z czopków, służących postrzeganiu kolorów i kształtów w pełnym świetle. Jego pole widzenia jest bardzo małe, obejmuje 5 stopni wokół obserwowanego punktu. To, na co patrzymy, jest bardzo wyraźne, a to, co dookoła, zamazane i bezbarwne. Żeby nadrobić ten niedostatek, oko stale się porusza, żeby zyskać szczegółowy obraz i wychwycić kolory. Robimy to bezwiednie. Między obrazem wysyłanym przez mózg do oka a naszym widzeniem świata zachodzi ogromnie wiele poprawek, żeby uzyskać wyraźny, barwny obraz. Ostry obraz osiągany dzięki ruchom oczu i pracy mózgu ocenia się na 576 megapikseli, któremu nie dorównuje współczesna aparatura wizualna. Jeśli chodzi o precyzję, widzenie dwuoczne może być wadą, ponieważ jedno oko zawsze dominuje. Musimy wiedzieć, które, żeby skupić wzrok na celu. Mimo wszystko nasz wzrok jest mniej wyspecjalizowany niż u niektórych drapieżników. Zwykle są w tamtych krzakach. Sokolnictwo. Średniowieczny przywilej szlachty wciąż uprawiają pasjonaci. Pozwala porównać wzrok człowieka ze zdolnościami drapieżników. Simon Potier, syn mistrza sokolniczego, już w dzieciństwie układał ptaki drapieżne. Dziś jako naukowiec stawia tezę, że każdy gatunek posiada wzrok przystosowany do metody polowania. Drapieżniki widzą z dużych odległości, są szybkie i precyzyjnie atakują. Ich wzrok jest wysoko wyspecjalizowany, być może za bardzo. O wzroku drapieżników mówi się wiele, choć mało wiadomo. Sokoli wzrok to ludzkie uogólnienie. Ja mówię o specjalizacji uzależnionej od potrzeb. U drapieżników istnieją dwa rodzaje ostrości wzroku. Zwierzęta padlinożerne, jak sępy, które nie muszą ścigać ofiar, widzą dokładnie po bokach pola widzenia. Z kolei siatkówka orłów, sokołów czy myszołowów pozwala im na ostre widzenie z bardzo bliska i bardzo daleka,
choć budowa ich oka nie jest tak efektywna, jakby się mogło zdawać. Simon Potier opracował niezawodny test dla myszołowca rdzawoskrzydłego. Wyszkolony, by lecieć w kierunku obrazów odbieranych jako czarno-białe prążki, robi to bezbłędnie, póki pasy wydają mu się szarym tłem. Tak można porównać ostrość widzenia ptaka drapieżnego i człowieka wyrażoną w liczbie cykli na stopień kąta. W porównaniu ostrość ludzkiego wzroku wynosi od 60 do 70 jednostek, a u tego myszołowca od 30 do 40. To oznacza, że człowiek widzi ostro. W przeciwieństwie do powszechnych założeń, nasz wzrok jest najostrzejszy ze zmierzonych. Dla niektórych ssaków roślinożernych szeroki zakres widzenia jest niezbędny do przetrwania. Mające 200-stopniowy kąt widzenia i czarno-białe umaszczenie gazele i antylopy są niełatwym łupem. Zaskakujące zdolności wzrokowe mają zwierzęta aktywne nocą. Sowy są tu prawdziwymi mistrzami. Nocą widzą 20 razy lepiej niż ludzie. W podwodnym świecie istnym ekspertem jest rekin. Przystosowany do działania pod wodą, wzrok nawet w słabym świetle ułatwia mu polowanie. To samo dotyczy rawki. Nie tylko widzi w podczerwieni i nadfiolecie, ale posiada trzy źrenice w każdym oku osadzonym na ruchomym słupku, co zapewnia jej 360-stopniowe pole widzenia. Choć zwierzęta posiadają często niezwykły wzrok, niektórzy ludzie mają szczególny talent do postrzegania barw. Artystka z San Diego w Kalifornii za pomocą pędzla ujawnia niezwykłą dziś wrażliwość na kolory. W 2012 roku odkryłam, że mam widzenie tetrachromatyczne, co mnie zaskoczyło, ale dzięki temu nareszcie zrozumiałam, dlaczego tak urzekały mnie kolory. Kiedy budzę się rano, nie myślę, jaki piękny dzień, bo jestem już skrajnie, niemal obsesyjnie skupiona na różnorodnych kolorach, jakie postrzegam. Kiedy wy widzicie niebieskie niebo, ja widzę tysiące odcieni błękitu. To samo dotyczy fioletu, zieleni czy żółci. Przeciętny wzrok postrzega milion kolorów. Tetrachromatyk może zobaczyć do 100 milionów kolorów. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine odkryto tę mutację genetyczną. Później dogłębnie zbadała ją dr Kimberly Jameson. Dziś zbadamy Pani zdolność precyzyjnego rozróżniania kolorów. Większość ludzi by tego nie potrafiła. Kolory są bardzo podobne. Pani zadaniem będzie je uporządkować tak, żeby kolejno gładko przechodziły jedne w drugie. Mamy wrażenie, że to zbiór identycznych kolorów, ale Conchetta widzi je, rozróżnia i porządkuje.
Świetnie. Good job. Yeah. Nazywamy to widzeniem tetrachromatycznym. To daje jej zdolność postrzegania przez siatkówkę wszystkich tych typów pigmentów. Otrzymaliśmy bardzo ciekawy wynik. Czerwona krzywa należy do konchety Antico, a niebieska do osoby o przeciętnym wzroku. Co istotne, konchetta potrzebuje mniej światła, żeby widzieć kolor, niż osoba o zwykłym wzroku. Tetrachromatyk posiada mniejszy kontrast widzenia z wyższą ostrością w ciemności. Ten widok został odtworzony w zakresie, jaki widzi konchetta, a tak postrzega go osoba posiadająca widzenie trichromatyczne. Zgodnie z najnowszymi badaniami jest to typowo kobieca mutacja genetyczna obejmująca 2-3% kobiet, choć dokładne liczby nie są znane. Jak w przypadku każdej zdolności warunkowanej genetycznie, można mieć określone geny, ale jeśli nie są poparte działaniem, nie zrealizuje się ich potencjał. Możemy mieć geny decydujące o widzeniu tetrachromatycznym, ale jeśli nie pracujemy z kolorami, będziemy mieć mniej okazji do używania dodatkowej zdolności rozróżniania odcieni. Choć postrzeganie kolorów nie jest ponadnaturalne, może się takim stać, jeśli wejdziemy w wirtualny świat. Ludzie szukają w nim dziś mocnych wrażeń, ale kierowanie czy latanie w nim może przynieść komplikacje. W École des Mines w Paryżu Philippe Fuchs, ekspert w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości, bada reakcje fizjologiczne użytkowników gogli imitujących jazdę. Testuje refleks za kierownicą przyszłych samochodów autonomicznych. Ale jako autor pierwszej pracy o wirtualnej rzeczywistości przygląda się też działaniu mózgu. Chodzi tu głównie o zmysł wzroku, ale gogle dają nam wirtualny obraz środowiska, jakiemu chcemy się przyjrzeć i określić wpływ na inne zmysły. Musimy pamiętać, że mamy więcej niż 5 zmysłów. Nasze mięśnie i stawy wyposażone są w receptory, dzięki czemu wiemy, w jakiej pozycji się znajdujemy. Robimy to nieświadomie, ale mózg bierze to pod uwagę. W wirtualnym świecie nie zawsze mamy takie same bodźce. Pewne zachowania mózg zaakceptuje, ale nie każde. Problemy pojawiają się w związku z tym, że zmysł wzroku pozostaje w kontakcie z układem przedsionkowym. Ten wysyła mózgowi sygnał, że ciało jest nieruchome, gdy oko odbiera wrażenie ruchu. Wywołuje to kinetozę, czyli chorobę transportową. Nad antidotum pracują naukowcy z Montrealu. Liderka w dziedzinie badań nad grami wirtualnej rzeczywistości, Vicky Ferguson, przeszła grę Eagle Flight, unikając zaburzeń czuciowych. Najtrudniejsze jest kierowanie. To, co widzimy, nie jest tym samym, co odbiera ucho wewnętrzne. Ten konflikt powoduje dyskomfort. Staramy się więc wykorzystywać je na swoją korzyść, poruszając głową zamiast używać joysticka. Jest to przyjemniejsze, bo panujemy nad sytuacją. W rezultacie osoba kierująca tworzeniem gry postanowiła ulepszyć wrażenia wzrokowe podczas gwałtownych ruchów.
Ludzie widzą dobrze obraz przed sobą, ale po bokach jest on niewyraźny. Lepiej odbierają tylko ruch. Zauważą składającego się tygrysa. Jeśli w widzeniu peryferyjnym tego ruchu jest za dużo, czujemy się niepewnie. Teraz podczas zmiany kierunku albo przelotu przez budynek, gdy jest w nim dużo ruchu, zaciemniliśmy je. To zapobiega widzeniu ruchu po bokach. Ludzie tego nie zauważają, bo skupiają wzrok przed sobą. Przystosowanie do wirtualnej szybkości jeszcze raz dowodzi, że ostrość wzroku zależy od jej przetwarzania przez mózg. W normalnym świetle, w ruchu czy też w spoczynku nasze oko nie tylko widzi, ale dostarcza nam przyjemności. Kiedy niebo jest błękitne, a w powietrzu czuć wiosnę, większość ludzi ma dobry nastrój. Intuicyjnie łączymy światło z przypływem energii i humorem, choć należy to jeszcze naukowo udowodnić. W Liège, w Belgii, Gilles van der Wel przez 5 lat badał wpływ światła na codzienne życie człowieka, przyglądając się jego funkcjom biologicznym i mózgowym. Oczy służą nie tylko do patrzenia. Światło jest ważną wskazówką dla zegara biologicznego. Dzięki niemu organizm wie, czy jest dzień, czy noc i może przygotować się do funkcji fizjologicznych, takich jak spanie, wstawanie czy jedzenie. Światło pozwala nam ustalić rytm biologiczny. Oko jest metronomem fizjologii. Uczestników doświadczenia wystawiono na światło o różnych kolorach podczas obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego, co pozwoliło wykryć reakcję nowych receptorów dna oka – ganglionów. Światło sprawia, że pojawiają się one wśród innych fotoreceptorów, stale mierząc światło, jakiemu jesteśmy poddawani. Wysyłają sygnał do podwzgórza, które kontroluje chęć snu czy jedzenia. Naukowcy zauważyli, że w zależności od koloru światła mózg wydziela więcej lub mniej melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za sen, a to może zaburzać nasz rytm dobowy. Mamy XXI wiek. Do naszej dyspozycji pozostają technologie związane ze światłem, skutkiem czego mamy za mało lub za dużo światła. Za dużo światła wieczorem może nas pobudzać i przedłużać cykl czuwania, przez co trudniej nam zasnąć. Tablety czy inne ekrany z niebieskim światłem aktywują mózg wtedy, kiedy powinniśmy spać. Ma to też wpływ na jakość snu, który staje się płytszy w początkowej fazie, jeśli otrzymaliśmy zbyt dużo niebieskiego czy jasnego światła. Nadmierny kontakt ze sztucznym niebieskim światłem może powodować problemy zdrowotne. Z wiekiem poziom melatoniny spada, a przedłużające się działanie światła może przyspieszyć degenerację komórek siatkówki, a nawet ślepotę. Mimo że nadmiar światła niszczy oczy, odpowiednie w cudowny sposób je leczy. W Paryżu znajduje się instytucja, w której problemy ze wzrokiem rozwiązuje się za pomocą lasera. Miopię, dalekowzroczność, astygmatyzm czy hipermetropię leczy tu dr Damien Gatinel. Podczas jednej operacji wraz z zespołem rozwiązuje kilka problemów.
Okulistyce używamy różnych rodzajów lasera. To pozwala nam wprowadzać zmiany rzędu tysięcznych części milimetra. Operując rogówkę, wykonujemy mikroskopijne wgłębienie, nadając jej optymalny kształt zgodnie z cechami optycznymi oka pacjenta. Rzeźbimy w rogówce z przyczyn funkcjonalnych. Przy możliwości wykonania 200 tysięcy mikronacięć na minutę, operacja jednego oka trwa 10 sekund i przynosi natychmiastowy efekt. Laser nie leczy jednak coraz powszechniejszej miopii. Badanie na 60 tysiącach osób z 15 krajów Europy wykazało, że krótkowzroczność coraz częściej dotyka młodych. 47% osób między 25 a 30 rokiem życia. Dzieci, które za mało przebywają na dworze i w naturalnym świetle, w domu najczęściej grają w gry, co nie wymaga oddalenia od komputera. Krótkowzroczność w pewnym sensie jest tu zaletą. Miopia oznacza niewyraźne widzenie dali, choć z bliska obraz jest ostry. Epidemię, którą obserwujemy od kilkudziesięciu lat, można wyjaśnić adaptacją do rzeczywistości. Częściej patrzymy w ekrany niż w dal, w odróżnieniu od naszych łowiecko-zbierackich przodków. Zbyt dużo niebieskiego światła i zbyt mało światła dziennego sprawia, że ochrona ostrości wzroku staje się coraz trudniejsza. W Kanadzie tę tendencję może powstrzymać nowa rewolucja. W Vancouver Garth Webb postanowił rozwiązać problemy okulistyczne bez uciekania się do chirurgii. Po latach badań biomechanicznych być może wprowadzi nas w erę, w której okulary nie będą już potrzebne. Dziesięć lat temu zacząłem badać technologię zastępowania soczewek, które uwolniłyby ludzi od korekcji wzroku. Moim marzeniem jest stworzyć soczewkę na całe życie, byśmy mogli codziennie cieszyć się sprawnym wzrokiem. By uniknąć nieuchronnego zmętnienia soczewki, Garth Webb badał właściwości ludzkiej tkanki, by ją odtworzyć. Zbudowana z polimeru nowej generacji, 5-milimetrowa bioniczna soczewka oka ma system reagujący na nacisk mięśni gałki ocznej. Bioniczna soczewka dosłownie ma możliwości działania ludzkiego układu wzrokowego. Każdy widziałby lepiej niż zakłada to standard ludzkiego wzroku według miary 20x20. Każdy będzie mógł dostrzec literę wielkości 1/4, takiej, jaką widzi dziś osoba o doskonałym wzroku. Soczewka zapewni też najlepszą ostrość przy każdej odległości, tak przy patrzeniu w dal, jak i z bliska, nawet do rozdzielczości rzędu 20 mikronów. Patrząc na swoje palce, będziemy mogli dostrzec ich komórki. Bioniczna soczewka, która wciąż przechodzi testy kliniczne, będzie wielkim krokiem naprzód w dziedzinie regeneracji komórek oka. Nasz wzrok znów się rozwinie, zmutuje i ulepszy. Od pierwszych komórek wrażliwych na światło po dzisiejsze oko, ten produkt ewolucji będzie nadal poszerzał swoje możliwości.
Leonardo da Vinci przewidział to, gdy mówił: patrz uważnie, bo to, co zobaczysz, nie jest już tym, co właśnie zobaczyłeś. Nasze niesamowite zmysły. Wzrok. Choć oczy nieustannie pozwalają nam widzieć, nie tylko zmysł wzroku zamienia fale świetlne w obrazy. Układ wzrokowy stale przetwarza rzeczywistość. Przy urodzeniu jest on niedoskonały i długo się rozwija. Oko jest też swoistym miernikiem naszego dobrego samopoczucia. Musimy jednak uważać, światło bywa nam wrogie. Naukowcy porównują oko do okna mózgu. Kiedy się otwiera, mobilizuje 25% naszych zdolności umysłowych. Umie błyskawicznie rozróżniać twarze, a dwoje daje nam 120-stopniowy kąt widzenia. To cudowne osiągnięcie wciąż trwającej ewolucji. Spoglądając w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pod okiem specjalistów, badaczy i innowatorów, odkryjemy ten potężny zmysł. Dziś można odzyskać utracony wzrok. Nadchodzi naukowa i technologiczna rewolucja, która da niewidomym nowy rodzaj widzenia. W Paryżu profesor Riyad Ben Osman i jego zespół Spixium Vision pracują nad prototypem bionicznego oka. Jest to szybka kamera wbudowana w te gogle. Filmowany obraz przekazują elektrody wszczepione pod gałką oczną. Dzięki temu bionicznemu systemowi mózg pacjenta będzie otrzymywał sygnały świetlne, noszące miano fotyzmu, przetwarzając informacje wizualne. Ludzie mówią, że nie są to precyzyjne informacje, lecz plamy, rodzaj kręgu, który stopniowo tworzy połączenie między nowym widzeniem a pamięcią obiektów widzianych w przeszłości, co pozwala na ich rozpoznawanie. Dzieli nas wiele od poziomu biologii, która jest znacznie bardziej złożona. Próba jej odtworzenia czy zastąpienia nadal jest skomplikowana. Choć ta technika jest nadal niedoskonała, francusko-amerykańskie bioniczne oko bardzo pomaga ludziom, którzy stracili wzrok. Taki przypadek miał miejsce w Bordeaux. Pół roku po wszczepieniu protezy Argus II Jacqueline wykonuje ćwiczenia w ramach rehabilitacji z ortoptykiem. Otrzymuje pani informacje? Świetnie. Rozpoznała pani czarny telefon na czarnym tle. Miniaturowa kamera w okularach wysyła sygnał do 60 elektrod wszczepionych pod gałką oczną. Ta sztuczna siatkówka powiązana z nerwem wzrokowym przekazuje sygnały, które Jacqueline musi nauczyć się interpretować. Razem z przedmiotem pojawia się światło, jasne rozbłyski. Czasem jest to linia albo punkty. Podczas każdej sesji je dostrajam. Interpretuję pojawiające się przede mną kształty. Tak.
Rozpoznawanie czarnego telefonu na czarnym tle zaskakuje kogoś, kto jeszcze niedawno niczego nie widział. Zauważanie monety robi wrażenie, a jednak nie stwarza problemu. Za kilka miesięcy Jacqueline nie będzie potrzebowała pomocy, będzie poruszać się widząc wokół siebie kontury. Jak tysiące ludzi na świecie odzyska wzrok dzięki bionicznemu oku. Kiedy wzrok działa sprawnie, a oczy ze sobą współpracują, postrzegamy odległości dzięki światłu. Nasza relacja z rzeczywistością zależy od organu mającego 2,5 cm średnicy. Jest najmniejszy z tych, które służą zmysłom, choć przekazuje informacje z szybkością 1/1000 sekundy. Zanim informacja niesiona przez światło dotrze do mózgu, musi ono zostać uchwycone, przetworzone i zakodowane. Wyruszamy w podróż drogami wzrokowymi, które można porównać do działania kamery. Światło wpada do oka przez rogówkę. Aby uniknąć jego oślepiającego działania i by widzieć w ciemności, tęczówka działa jak przesłona. Tak uregulowane światło przechodzi przez soczewkę oka. Wyposażona w mięśnie pozwala oku na skupienie, co podobnie odbywa się w aparacie fotograficznym. Światło obrazu skupia się w dnie oka na siatkówce. Ten rodzaj superczułej błony fotograficznej składa się z receptorów wzroku. Intensywność światła odbiera 130 mm.